Inicjatywa referendów to oddolna inicjatywa społeczna mająca na celu promowanie oraz realne uskutecznianie demokracji bezpośredniej. Pierwszy postulat, jaki zaproponowaliśmy, to referendum, by referendum było organizowane obligatoryjnie po zebraniu 250 tysięcy podpisów. Chorobą polskiej demokracji jest ogólna znieczulica mieszkańców, obywateli i poczucie niemocy wobec rządzących. Jako że referendum jest jednym z najważniejszych narzędzi demokracji bezpośredniej, to dzisiaj powracamy do tematu. Moim gościem jest Łukasz Zakrzewski, członek Rady Referendalnej Generatora Referendów. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Generator referendum zajmuje się oczywiście referendami, za Wami także między innymi petycja do Sejmu. Czym w ogóle jest ten generator referendów i jak stworzyć system motywujący obywateli do wpływania na rozwój Polski? Generator referendów to oddolna inicjatywa społeczna mająca na celu promowanie oraz realne uskutecznianie demokracji bezpośredniej. Inicjatorzy tej inicjatywy, chcąc, by regularne referenda w naszym kraju były czymś naturalnym, doszli do wniosku, że należy stworzyć społeczność osób regularnie zbierających podpisy za różnymi inicjatywami społecznymi. Obecnie, aby zinicjować procedurę referendum ogólnopolskiego, trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów, a za inicjatywę ustawodawczą 100 tysięcy. To są ogromne liczby, wymagające ogromnych organizacji. Mając świadomość wyzwania, zgodnie z zasadą, iż każda wielka podróż zaczyna się od małego kroku, podjęliśmy trud zebrania osób wierzących w ideę demokracji bezpośredniej i referendum jako najważniejszego instrumentu sprawowania władzy przez społeczeństwo. Organizujemy, zbieramy osoby, które będą gotowe poświęcić trochę swojego prywatnego czasu do zebrania 10 podpisów za daną inicjatywą w gronie swoich znajomych. Jak łatwo policzyć, naszym celem jest zebranie społeczności 50 tysięcy osób, które na sygnał będą w stanie zebrać po 10 podpisów, które w sumie dadzą obecnie wymaganą liczbę 500 tysięcy podpisów, umożliwiającą organizację referendum ogólnopolskiego. Jest to oczywiście cel dalekosiężny. Na razie koncentrujemy się na tym, co możemy robić, czyli składamy sami petycje i wspieramy petycje lokalne, o ile dotyczą spraw uniwersalnych. Jak tworzyć system motywujący obywateli do wpływania na rozwój Polski? No, trzeba stworzyć system, który będzie skuteczny, który będzie przynosić realny efekt. Nikogo nie powinno dziwić, że społeczeństwo zniechęca się do pracy społecznej w sytuacji, gdy wielokrotnie doświadczali, że ich praca poszła w przysłowiowy gwizdek. Gdy mówimy o systemie motywującym do społecznej pracy, niestety musimy zahaczyć obecnie obowiązujące polskie prawo, które trzeba koniecznie zmienić. Środowisko generatora referendów nawet już zaproponowało takie zmiany w swojej petycji, jakie złożyło do Sejmu w tym roku. Właśnie, ta petycja dotyczy referendum obligatoryjnego. W tym momencie, nawet jeśli obywatele, obywatelki zbiorą tą wymaganą liczbę podpisów, ponad 500 tysięcy, minimum 500 tysięcy, to referendum tak czy siak może się nie odbyć, bo o tym decyduje w kolejnych krokach Sejm. Co ciekawe, przez ostatnie kilkanaście lat w wielu programach wyborczych partii od lewej do prawej strony, bo tu między innymi można wymienić Prawo i Sprawiedliwość, Partię Razem czy Platformę Obywatelską, to w tych programach znalazł się postulat tak zwanego referendum obligatoryjnego, czyli takiego, które po trafieniu jakby do Sejmu musiałoby się odbyć, jeśli miałoby wymaganą liczbę podpisów. Ta liczba podpisów już tu w zależności od ugrupowania się różniła. Pan jest jednym z inicjatorów petycji do Sejmu, która miałaby to zmienić. Czego dotyczy konkretnie ta petycja i o jakich zmianach w prawie w niej mowa? 21 września tego roku miałem przyjemność wraz z Janem Kubaniem w imieniu społeczności generatora referendum złożyć do Sejmu RP petycję w sprawie zainicjowania przez Sejm zmian w polskim prawie, które miałyby ułatwić organizowanie w przyszłości referendum ogólnopolskiego. Ta petycja zawiera szereg postulatów, które w zasadzie definiują nasze cele i dążenia
związane z naszą organizacją. Muszę zaznaczyć i przyznać, że przy przygotowywaniu postulatów korzystaliśmy głównie z publikacji Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO, referenda dla obywateli z 2015 roku. Pierwszy postulat, jaki zaproponowaliśmy, to referendum, by referendum było organizowane obligatoryjnie po zebraniu 250 tysięcy podpisów. I tutaj chwila komentarza. Wiele środowisk organizacji promujących demokrację bezpośrednio w Polsce proponuje, by obligatoryjne referendum organizować po zebraniu 1 000 000 podpisów, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. My proponujemy logikę tego zagadnienia kompletnie odwrócić i proponujemy 2 razy mniej podpisów niż obecnie. Rozumiem, że całe środowisko proreferendalne w Polsce chce przepisów upraszczających organizację referendów, a nie ich utrudniających. Próg 500 tysięcy i tak jest progiem zabójczym dla jakiejkolwiek inicjatywy oddolnej. To musi być zmienione, jeśli mamy mówić o jakiejkolwiek demokracji. Drugim postulatem naszym, zawartym w petycji, jest to, że przedmiotem referendum powinno być wyłącznie udzielenie poparcia, uchwalenie dla konkretnego projektu aktu prawnego. Jako środowisko mamy serdecznie dość ogólnych, nieprecyzyjnych i podatnych na dowolną interpretację pytań, które przeważnie poddaje się pod głosowanie. Pora zacząć proponować pod głosowanie konkretne akty prawne. Pragnę zwrócić uwagę, że to w zasadzie nic szczególnie nowego w naszym kraju, gdyż w Polsce już głosowaliśmy w referendum za konkretnym aktem prawnym. I to w sumie najważniejszym, bo za przyjęciem obecnie obowiązującej konstytucji naszego kraju w 1997 roku. Trzecim postulatem w petycji jest to, że wynik referendum powinien być wiążący, prowadzić do przyjęcia ustawy bez względu na frekwencję referendalną. Próg frekwencyjny obecnie powoduje, że na uprzywilejowanej pozycji są obecni przeciwnicy tezy podanej w głosowaniu. Wystarczy, by ci przeciwnicy poprosili swoich zwolenników, by nie poszli głosować. Daje im to ogromną przewagę nad osobami, które poparłyby tezę podaną pod głosowanie. Jako kolejny argument za zniesieniem progu podam po raz kolejny przykład referendum konstytucyjnego z 1997 roku, w którym wzięło udział, uwaga, 42% uprawnionych. Jedynie najważniejszy akt prawny w Polsce obowiązuje na mocy referendum, w którym nie było progu frekwencyjnego, to jego funkcjonowanie w naszym systemie prawnym ma charakter sztuczny i pozbawiony elementarnej logiki. Czwartym postulatem ujętym w naszej petycji jest to, by skutkiem rozstrzygającym wynik referendum poparcia większości głosującej dla projektu ustawy powinno być przyjęcie ustawy referendalnej o mocy prawnej równej ustawy wymienionej w artykule 87 Konstytucji RP. Mamy dość sytuacji, gdy politycy mogą dowolnie interpretować wyniki referendum. Pod głosowanie jest poddany konkretny akt prawny. Gdy uzyska poparcie, jest publikowany i ogłaszany jako obowiązujące prawo. Koniec, kropka. Czwartym postulatem jest to, by obywatele, którzy zebrali minimum 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem rządzenia referendum ogólnokrajowego, powinni mieć prawo do nieodpłatnego dostępu do publicznego radia i telewizji w celu promocji tematyki referendum i apelu o poparcie przez obywateli wniosku o jego przeprowadzenie. Powinni znaleźć zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym dotyczące audycji referendalnych. Szósty postulat to obywatele inicjujące referendum ogólnokrajowe powinni mieć prawo skonsultowania projektu ustawy referendalnej ze służbami prawnymi Kancelarii Sejmu. Obywatele to nie prawnicy. Powinni mieć prawo do takiej do opinii, by móc przygotować profesjonalny projekt takiej ustawy. Siódmym postulatem jest to, by okres kampanii referendalnej w mediach publicznych, radio, telewizji powinien ulec wydłużeniu do 3 miesięcy przed terminem referendum, z pozostawieniem okresu ciszy referendalnej zgodnie z obowiązującą regulacją prawną. Ósmym postulatem jest, by przygotowana przez inicjatorów referendum informacyjna broszura referendalna w postaci pliku PDF powinna podlegać obowiązkowej publikacji na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu rozpoczęcia kampanii referendalnej wskazanej w poprzednim punkcie. Broszura referendalna powinna zawierać w szczególności pełną treść projektu, zwięzłe streszczenie skutku przyjęcia ustawy, zwięzłą prezentację konsekwencji głosu za lub przeciw, argumenty zwolenników i przeciwników przyjęcia danej ustawy.
Ten postulat jest bardzo zbliżony do postulatu obowiązkowych konsultacji społecznych dotyczących pytań referendalnych promowanych przez Państwa Instytut. Dziewiąty postulat to referendum, referendy z inicjatywy obywateli powinny odbywać się 2 razy do roku. My zaproponowaliśmy dwie daty. 4 czerwiec, jeżeli wypada w niedzielę, lub pierwsza niedziela po 4 czerwca oraz 11 listopada, który z automatu zawsze jest wolny. Naszym ostatnim, może nie, 10. postulatem jest to, żeby należy zakazać rządzenie referendum na dzień przypadający w okresie 3 miesięcy przed terminem i po terminie wyborów. Proponując ten postulat, przyświecała nam ideałaby polityczna kampania wyborcza przed samymi wyborami nie wpływała na wynik referendum. Jednocześnie trudno zamykać oczu na wagę argumentu, że połączenie referendum z wyborami bardzo pozytywnie wpływa na frekwencję udziału w samym referendum, co udowodniło ostatnio organizowane referendum. I naszym ostatnim postulatem jest to, by umożliwić zbieranie podpisów za pomocą podpisu elektronicznego. To, że w Krakowie można zbierać podpisy elektroniczne pod inicjatywą uchwałodawczą, udowadnia, że blokada przed takim rozwiązaniem jest już tylko po stronie polityków, a nie technologii. Tak, i rzeczywiście to zbieranie podpisów w Krakowie, czego też dowodzą rozmowy, które miałam na kanale i nawet po prostu jak spojrzymy liczba obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, wpływa bardzo pozytywnie na i tempo zbierania i na efekty, bo tych udanych inicjatyw uchwałodawczych w Krakowie jest już prawie 10 w tym roku, kiedy najczęściej w miastach się w ogóle nie odbywają w ciągu roku żadne takie inicjatywy obywatelskie i tylko jednej nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów, więc to też pokazuje skuteczność tego narzędzia. Jeszcze nie słyszałam właśnie od nikogo, żeby ktoś negatywnie się wypowiadał na temat tej zmiany. Wspomniał też Pan o wyniku referendum w sprawie przyjęcia konstytucji. Rzeczywiście my w historii Polski mieliśmy tylko jedno referendum, które miało powyżej 50%. Mowa tutaj o tej historii po 1989 roku i to jest referendum akcesyjne do Unii Europejskiej, które odbywało się przez 2 dni. Tak to w żadnym innym referendum nie przekroczyliśmy ogólnokrajowym tego progu frekwencyjnego, więc to też na pewno jest rzecz, nad którą trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób to funkcjonuje. Przedstawił Pan ten szereg postulatów, o których mowa w tej petycji. Ona została złożona. Na jakim obecnie jest etapie? Jaka jest procedura jej rozpatrywania dalej? Co się z nią będzie działo? Kancelaria Sejmu zapewniała mi ostatnio telefonicznie, iż petycja na pewno zostanie opublikowana na stronach Sejmu. Nasza petycja, każda inna, w pierwszej kolejności zostanie oceniona przez marszałka Sejmu, który może, po pierwsze, pozostawić petycję bez rozpatrzenia, po drugie, wezwać do usunięcia braków formalnych, po trzecie, przekazać ją do Komisji Sejmowej do spraw petycji ze wskazaniem terminu rozpatrzenia. Komisja do spraw petycji ją już właściwie merytorycznie rozpatrzy, jeżeli taka będzie wola pana marszałka. W efekcie analizy petycji komisja może zaproponować nawet projekt ustawy. I właśnie na to liczymy, że nasza petycja zainicjuje procedurę ustawodawczą w kierunku zmiany prawa referendalnego w Polsce. Czyli będziemy śledzić na pewno tutaj, co dalej z tymi petycjami. Tych petycji do Sejmu co jakiś czas jakby trochę wpływa. Na kanale też już znajduje się taki ogólny odcinek o tych petycjach do Sejmu, także jeśli kogoś interesuje sama procedura rozpatrywania petycji i bardziej teoretyczne kwestie z tym związane, to zachęcam, podrzucę gdzieś link do właśnie tej rozmowy. A chciałam teraz wrócić do tych postulatów, które jako generator referendów, jako środowisko generatora referendów proponujecie. Dlaczego w ogóle to referendum obligatoryjne jest istotne i dla Was, i być może dla społeczeństwa? Jakie są jego plusy? I czy to referendum obligatoryjne w ogóle niesie za sobą jakieś zagrożenia? O referendum obligatoryjne przywraca wiarę skuteczność wysiłków ludzi włożonych w zbiórkę podpisów. Jak ludzie uwierzą w skuteczność referendum, powinni chętnie z niej korzystać, czy chętniej nawet uczestniczyć w jego organizowaniu. Jedyne zagrożenie, jakie widzę w obligatoryjnym referendum, jest to, że dzięki zmianom zainicjowanym w ramach takich referendum,
może wreszcie, w cudzysłowie, tłuste polityczne koty stracą swoje koryto. Tak, słuszna uwaga. Myślę, że tutaj ten postulat referendum obligatoryjnego też się na tyle często przejawiał na kanale, że jednak osoby, które są zwolennikami demokracji bezpośredniej, są co do tego zgodne. Nawet tak jak wcześniej wspominałam, wiele partii jest do tego, co do tego zgodnych, tylko się tam różni propozycjami. Propozycje się różnią wymaganą liczbą podpisów. Więc może ta nowa kadencja Sejmu coś zmieni w tej kwestii, chociaż te postulaty pojawiają się już od tak długiego czasu, że też nie wiem, czy można mieć na to nadzieję, biorąc pod uwagę, że poprzednie kadencje w tej kwestii nic nie zmieniły. Na waszej stronie internetowej, właśnie na stronie generatora referendów, proponujecie także pytania referendalne, takie ogólne, dotyczące różnych tak naprawdę kwestii, bo tam się i pojawiają gospodarcze, i ekonomiczne, i bardziej prawne, czy społeczne, które dla obywateli są w dużej mierze istotne. Jakie propozycje wśród tych pytań znajdziemy? Dlaczego właśnie padł wybór w ogóle na takie pytanie i skąd pomysł, żeby je też tak opublikować i już od razu też zachęcać do konkretnych pytań referendalnych? Duża część tych pytań referendalnych zgłaszali sami członkowie społeczności naszej, ci tak zwani ambasadorzy, którzy zbierają podpisy, zbierali ostatnio podpisy za petycją. W sumie na stronie jest ponad 30 propozycji. Przeczytam 5 wybranych dosłownie. Czy akceptuje pan, pani wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych wraz z możliwością automatycznego odwołania posła nie realizującego swojego programu wyborczego? Drugie, na przykład, czy zgadza się pani na finansowanie partii politycznych z budżetu, z pieniędzy publicznych? Trzecim takim przykładowym pytaniem jest, czy jesteś za wprowadzeniem zasady budżetu zrównoważonego, czyli de facto nie zaciągania kredytów? Czy jesteś za wyborem władz sądowniczych w wyborach, na przykład powszechnych? Oraz takie ostatnie, czy jest pan, pani za tym, aby w Polsce istniał bezwzględny zakaz przerywania ciąży? Już klasyczne pytanie o aborcję. To są przykładowe pytania, my jesteśmy otwarci na każde kolejne pytania referendalne. W ramach Rady Referendalnej teraz się zastanawiamy, w jaki sposób poddawać wyborowi, bo chcemy, by te pytania poddać pod zbiórkę podpisów dla ambasadorów. Przy czym, jak wspominałem wcześniej, to jest plan dalekosiężny, bo musimy zebrać te 50 tysięcy uczestników naszej społeczności. Tak, to myślę, że też będę zachęcała do śledzenia tego, jak się uda właśnie zbieranie tych ambasadorów. Wasze działania wynikają z tego, że twierdzicie, że ta polska demokracja, demokracja bezpośrednia w jakiś sposób jest chora. Jak w takim razie ją uzdrowić i jakie są główne choroby, przyczyny tej choroby demokracji w Polsce? Chorobą polskiej demokracji jest ogólna znieczulica mieszkańców, obywateli i poczucie niemocy wobec rządzących. Te zjawiska są niestety z premedytacją wykorzystywane przez polityków, którzy nie chcą referendów w Polsce. Co możemy na to poradzić? Nic odkrywczego nie powiem. Pracę organiczną podstaw. Organizujmy się, edukujmy, wspierajmy się. Po prostu konsekwentnie pracujmy, bo kropla drąży skałę, czy też presja ma sens. To są hasła, ale one naprawdę działają. W swojej działalności społecznej wielokrotnie świadczyłem skuteczności ich działania. Chcemy, by każdy Polak stał się w końcu suwerennym, czyli osobą mającą wpływ. Suwerennym stosunkowo małym kosztem, bo poprzez zebranie podpisów raz na 4-6 miesięcy. Zapraszamy do bycia, zostania w końcu suwerennym naszego własnego kraju i przystąpienia do generatora referendów. Dziękuję bardzo za odpowiedzi na pytania. Dziękuję też bardzo za rozmowę. Jeśli osoby, które nas oglądają, słuchają, są zachęcone bądź zainteresowane samym tematem, to odsyłam w takim razie też tu na stronę internetową generatora referendów po więcej informacji w tej kwestii. A panu bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję.